narzekanie, pesymizm, to jest tu moda w tym kraju. Bardzo mi się to zresztą podoba. Ja już nie lubię tego sposobu amerykańskiego, nie? Zawsze jest wszystko okej. Okay. Oh, it's okay. Oh, I'm fine. It's okay. A, wczoraj mój dom się spalił, ale it's fine, it's okay. Nie, to jest zakłamane, to jest obłuda. Ja lubię właśnie to polskie narzekanie do bólu. Wiecie, jaka jest różnica między polskim optymistą i pesymistą? Optymista mówi, wiecie co, i tak nic się nie uda, nie ma sensu w ogóle cokolwiek zrobić, i tak Ruscy przyjadą i nas wszystkich wywiozą na Syberię. Na co mówi pesymista, co ty gadasz, piechotą musimy iść. To nabiera czasami wręcz sadomasochistyczne takie rozmiary. Na przykład widziałem reklamę billboard w Katowicach. Tam wielkie zdjęcie polskiej ekipy narodowej w piłki nożnej, Dudek i ci wszyscy. A pod spodem hasło: nagrywarki firmy XY przegrywają szybciej niż nasza reprezentacja. W Niemczech taka firma jutro splajtowałaby. W Polsce kwitnie.